miało być zwykłe zdarcie, a zaczyna mi się robić coraz nieciekawiej, bo noga mi zaczęła tutaj już puchnąć, ona jest ciepła. Nieraz w życiu miałem takie przetarcia, bo to jest od piłki nożnej. Po prostu ślizgiem wszedłem, starłem sobie skórę. Mówię, nieraz coś takiego miałem, ale teraz tu jest cała czerwona noga, cała gorąca, muszę ją chłodzić, nie sądziłem. I kuleję, nie mogę chodzić za bardzo, mam problemy. Mam taki ibupron żel, właśnie przeciwzapalny. Nie jestem lekarzem, ale być może mógłby też, nie wiem, chyba ten Ibalgin wezmę jednak. Lioton też by się nadawał. Pamiętaj, nie jestem lekarzem, ale wezmę ten Ibalgin. No i posmarowałem, ale nie smarowałem tutaj, czyli nie smarowałem na ranę, tylko wokół. W nocy tak nie mogłem spać, że mówię, szukałem groszku tego mojego do przykładania, żeby ochłodzić nogę, bo czułem, że jest ciepłe, ale musiałem się przebijać, bo on był tutaj przez lody ekipy, tam z tyłu daleko było. Lody ekipy, czy oglądałeś wczorajszy filmik? Witam cię w tym nowym pięknym dniu. Mega popularny robi się filmik, w zasadzie dwa, na TikToku też. Co robię z tymi lodami? Te lody trzymam. Mam zamiar je albo dzisiaj coś zaczniemy z nimi działać, chłopaki, Miłosz albo Marcel. Ja jeszcze nie jadłem. Może dzisiaj go spróbuję i może będzie taki odcinek, że dzisiaj spróbuję te lody, albo zostawię. Na pewno większa, znaczna część tych lodów zostanie rozdana innym. Tak. I taki był cel od samego początku. A Marcel ma... Ojeja, nie mo... Ojeja. Muszę się... Ale... A Marcel ma Neymara. No, tylko nie mogę przełączyć. Ale ten Neymar tak średnio Neymarowa to wygląda. No może trochę jest okej, ale liczyłem, że będzie lepiej wyglądać. Tylko trudno to oceniać, bo to jest inny jakby typ grafiki. Na PS5 wygląda w ten sposób. Po prostu tu jest realistyczna. A tamta to jest, wiesz, jaka komiksowa bardziej. A tamta to jest taka bardziej, wiesz, komiksowa. Ale chodzi o to, że tak jest ogólnie. Mi się dobrze ten... Podoba ci się? Mhm. No bo Fortnite nie robi właśnie takich realistycznych, tak? Tak, no właśnie, dokładnie. Czas przygotować jedzenie. Mam taką dużą kapustę pekińską i albo zrobię z jakiś kapuśniaczek dzisiaj z niej. Taki mam pomysł. Ale do tego jest potrzebny wywar mięsno, znaczy nie musi być, ale powiedzmy, że będzie lepszy wywar mięsno-warzywny i właśnie go przygotowuję. Więc dzisiaj będzie kapuśniak, tylko muszę jakąś kiełbasę kupić. Boczek mam chyba w lodówce. Może dodam ten z lodówki. Kiełbaskę kupię i co tam jeszcze? No i to wszystko w zasadzie. Kapuśniaczek, a jutro może ten wywar będzie na pomidorową. No i jedzonko jest gotowe. Tylko chyba za dużo czosnku. Zaraz sprawdzimy. Ty jesz łyżką czy widelcem? Ja bułką jem. Bułką? Pierwszy teścik jak? Na początku smakuje jak żurek. Żurek? No. W tym roku jeszcze nie robiłem kapusty z młodej. To jest pekińska. Smakuje jak żurek przez chwilę. Jaki żurek? Pod koniec, no? No może, troszeczkę tak. Ale słuchaj, masz rację. Bo jest kiełbaska podsmażana. No. I boczek. Mhm. No masz rację. Ty, ja tego nie zjem. Masz cel. Jest pół do trzeciej. Znowu jesteś w piżamie. Dlaczego tego nie zjesz? Bo to jest ohydne. Różnica pomiędzy chłopakami jest taka, że Miłosz nie sprawia żadnych problemów z jedzeniem. Może czasami, a Marcel jest zupełnym przeciwieństwem. No, chyba że mówimy o jakichś słodkościach. Jedz, zamocz sobie chociaż. Dzisiaj specjalnie kupiłem lody kaktusa, które są konkurencją. I tutaj Miłosz mówi, że jest na patyczku napis kaktus, a w ekipie nie ma. No. To mój pan, żeby dodali. Tak mówiłeś, tak? A ja do tej pory jeszcze nie zjadłem żadnego loda. Marcel, masz to jeść, bo inaczej powiem, ile grałeś w Fortnite dzisiaj. No nie, no powiesz, to tak czy siak. Nie, nie powiem, jeżeli zjesz... Ale mama to ogląda. Nie, nie obejrzy tego. Dawaj, tak, jedz, inaczej powiem, ile grałeś w Fortnite'a. Mówcie się za mną. Muszę odpocząć, jak trzymam nogę w górze, to mi jest dużo lepiej. Straszny błąd zrobiłem, że po meczu poszedłem się wykąpać. Może nie to, że poszedłem się wykąpać. Bo tak to byłem czystszy, tylko poszedłem się wykąpać w ciepłej wodzie. I to mi jeszcze bardziej, nie wolno, pamiętaj, masz jakiś taki uraz, tylko ja myślałem, że to jest po prostu zdarcie. Dzisiaj na hulaje? Idę. Tylko... Zdarcie, jakich miałem po prostu wiele. Taką kontuzję trzeba ochładzać, czyli schładzamy, a nie rozgrzewamy. Wiesz, że nie można, nie można, sam to zrobiłeś. Co nie można? Ale ja nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem o tym, że to jest tak poważne. Znaczy poważne. No nie jest jeszcze mega poważne, ale nie sądziłem, że tak mi się to rozrośnie. Ciepła woda rozgrzewa i rozprowadza właśnie ten stan zapalny. Kasia mówi, że jeszcze... Bardzo bym
bym chciała, żebyś mi pokazał to. Ale rana, one już strupy były po prostu, wiesz? Będę nagrywać Kasię, jak się szykuje. Tylko stój pod światło, to wtedy jest aparat nie... ciemno jest. Nie, no mówię ci, no przecież nie widać jest. No powiedz, co chciałaś przekazać widzom. Nie chciałam przekazać mojej rodzinie, że jak kiedyś będę potrzebowała pierwszej pomocy, to żeby nie pozwolili tobie mi jej udzielić. Jak ty mi skaleczenie jakieś albo ranę otwartą posmarujesz kremem Nivea. Nie, ja posmarowałam. Od razu, żeby dzwonili na 112. 2, 4, 6, 7. Tutaj mam taką torbę. A to jest jaka? Specjalna właśnie do tego? Ze swojej części wezmę z 10 sztuk. No tu jest w tych chyba. Widzowie mi napisali. Jakaś naklejka. 3, 5. Cześć. O, a co wy macie? Lody? Ekipy? Nie. Cześć, cześć. Słuchajcie, macie ochotę na lody? A byliście w tym, w sklepie, w Lidlu? W Lidlu, tak, poszłem o 8 rano i już nie było. I nie było? Marysia o 7. Podobno widziałem, że Dina była dostawa o 7. To. Ale już... Proszę bardzo. Częstować się. Tylko nie rzucać się jak w tym. Nie rzucać się jak w Lidlu. Proszę. A dla mnie jest? Dla ciebie nie ma. Nie, no jest chyba. Nie, no dobra, tylko ja wziąłem chyba 8, a teraz was przyszło 9 osób, a było 7. A dobra, a powiedzcie mi, kto z was jadł już je? Ja jadłam truskawkowego, jest bardzo dobry. I liście? Czyli wybrał... A nie jedliście jeszcze, pierwszy raz, tak? Wy macie inne, tak? I który jest lepszy? Cytryna dla mnie. Cytryna. Cytryna? Cytryna? Tak? Cytryna najlepsza. Cytryna lepsza. Że cytryna lepsza, tak? Dla mnie. Czyli to jest jakie opakowanie? Jaki kolor? Ten. Tak, ja my dostałem nie Napoleonia. Papierki. Tylko słuchajcie, wiecie o tym, że ich nie wolno wyrzucać. Słuchaj, powinieneś w dziób ode mnie dostać. Za post na Instagramie. Co? No jak to, każesz się zastanawiać, co to jest. Ja czy tata? Dzień dobry. Widzieliście ten post jego na Instagramie? Dobro? Widziałeś grubego post na Instagramie? Ty! No. Ty. No, grubego, nie widziałeś? Ty sobie nie pozwalaj czasem. Kto jest gruby? Nie pozwalaj, sobie ma będziesz przewolony. A no tak, a czemu mi masz gruby? Przecież ja tak na niego mówię. Po prostu, żeby mnie wnęcić. A ile ty ważysz? A nie chodzi o to, ile ważysz. Po prostu gruby, tak ma. Tak jak twoje śmieki. Każdy może być. No moje śmieki są małe. On jest gruby, wrzucił jeszcze na Instagram dzisiaj film. Tak samo gdyby na to powiedzieć chudy. Wiktor, patrz, tak samo gdyby na mnie powiedzieć chudy. Nie jest chudy, ale chudy. No ale możesz mówić tak na mnie. Nie. Chudy. To dla ciebie to by było miłe. A ja mogę się karnąć? Zobaczymy, jak sobie Miłosz poradzi na takiej hulajnodze. No, zrobisz? 3-6? No mówię, na sobie też się da. Ale to jest szerokie. Ile mam tych robot ma? Ile mam? No, finalnie. Słuchaj, 45 zdobyłem. Właśnie mi zeszło jakieś 8 czy 9. Teraz prośba do widzów pod hashtagiem Mazur Ekipa. Napisz, gdzie mogę rozdysponować, co może być, jaki fajny konkurs czy filmik można zrobić właśnie z nagrodami na lody. Pod stempel zdobyłem 45 lodów. Miłosz zjadł 3, ja 0, Marcel 0. Tak, Marcel nie zjadł żadnego, a dopiero teraz. No dobra, zjadł 0, 8 chyba, tak? Czy 9 dzisiaj, więc zostało jakieś 30 coś, 3. 10 będę chciał zostawić dla chłopaków, niech sobie też zjedzą. Czyli jakieś powiedzmy 20 jest jeszcze na rozdanie. Napisz, co można było z nimi zrobić. Myślałem o tym w ogóle, żeby rozdać zupełnie nieznajomym dzieciom. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, gdyby coś się stało, to wtedy ja odpowiadam. A co będziesz dla niej coś robił? No, ale nie, bo to się nie rozwiąza. To jest taka zwykła hulaja. No ale właśnie, no zwykła, ale żeby tutaj się nie... Żebyś nie złamał nie, tego. To jest takie coś jego kselo. No ale żebyś tutaj nie złamał, tak? Się nie złamał. No nie wiem. Ma w sumie rację. Dobra, zjadę sobie. Ininiu, też swoją hulaj nogę już? Nie, ja... A skąd nie masz tego loda? O, kupiłem. A jutro nagrywasz film, czy nie? Nie, ja montuję wczoraj ten, z Bełchatowa. Do widzenia. Film z Bełchatowa. Siema, boomerze. Siema, dzięki za oglądanie. Ławka w górę, cześć.